Ogólnie to mam katar, nic mi się nie chce, a muszę nagrać tyle filmów na cały tydzień, że masakra jakaś jest. Nie mam pojęcia, jaki sens będzie miał ten film. Ogólnie jestem bez makijażu. Ale zostawcie łapkę w górę, subskrypcie, nie zapomnijcie o dzwoneczku i zrobimy taki pogadankowy, vlogowy odcinek. Korzystając z tego, że nic na sobie nie mam, a dużo mam pytań o to, jak wygląda mój makijaż, to zrobimy to dzisiaj. Jako iż jestem osobą, która na co dzień się nie maluje, bo nie mam po co, i uważam, że to jest strata czasu, to nie sądzę, aby kiedykolwiek był taki film na moim kanale. I mam otwarte okno, więc możecie słyszeć jakieś szumy. Może kiedyś się to zmieni, nie mam pojęcia. Robię mocniejszy makijaż wtedy, kiedy albo mi się nudzi, albo gdzieś wychodzę. No to pierwsze, co robię, no to przecieram sobie twarz. I kiedyś robiłam to tonikiem bądź jakimkolwiek innym płynem, ale kupiłam ostatnio na zawodach mokre chusteczki i stwierdziłam, że to jest o wiele lepsze. Więc przetrę sobie moją twarz. Tak, tu mam lusterko, więc mogę się patrzeć w lusterko. Gotowe. Pokażę wam makijaż, który robię tak mniej więcej na co dzień. I mam taki też na live'ach zazwyczaj i na odcinkach. Znaczy, na odcinkach czasami pomaluję się mocniej, ale rzadko kiedy. Jedyne, co będzie mi potrzebne, to puder, pędzelek, podkład. To niekoniecznie, ale wezmę. No i tuż do rzęs. I tak, to tyle. Czasami jeszcze użyję korektora, ale to czasami. Nawet nie mogę go znaleźć teraz. No to tak, biorę sobie podkład. Nie smaruję nic na twarzy i też nie użyłam korektora, bo po co mam nakładać na siebie dwie warstwy, skoro mogę nałożyć jedną, która i tak w jakiś sposób to zakryje. I jedyne miejsce, które naprawdę na co dzień korektoruję bądź podkładuję, bo w sumie bardziej to będzie teraz brzmiało na podkładowanie, chociaż nie wiem, czy takie słowo istnieje, dodaję go sobie pod oczy i w jakieś miejsca, gdzie jest jakieś zaczerwienienie bądź wyszedł mi jakiś syf. Tu mam czerwone, no i tyle. No i wklepujemy. Sami też to rozcieram, bo jest tego za dużo. Jeszcze na nosie trochę. I właśnie to, czym tak sobie rozcieram, to zazwyczaj większość osadza się na gąbeczce. Później jeszcze mogę to wklepać gdzieś, gdzie jest jakoś mało zaczerwienionych miejsc. A tutaj akurat wziąłam za mało. Teraz za dużo. Niekoniecznie zawsze używam do tego gąbeczki. Czasami nawet palcem to robię. Uważam, że to jest niepotrzebne. Teraz coś, żeby się nie świecić. Szczególnie na filmach albo na live'ach, no to jest oczywiście puder. No i ostatnia rzecz, która mi została, to oczywiście maskara. Ale ja dzisiaj na nic siły nie mam. No i maluję u góry i na dole. Cała filozofia mojego makijażu została przedstawiona. Gotowe. Kiedy wiem, że nie wychodzę z domu, zazwyczaj się nie maluję, bo po co? Jak mam live'a, to pomaluję sobie oczy, a na co dzień wyglądam tak. Ostatnio też wbiło mi 100 tysięcy na kanale. I na live'ie mówiłam, że będzie specjal i tak on będzie. Teraz, kiedy to oglądacie, jest piątek. A jutro, czyli sobota, od 20 do 27 nie będzie mnie, ponieważ będę w Krynicy Morskiej. I nie wstawię w tym czasie dla was tego specjalu i wstawię go jak wrócę, tylko że uzgodnię konkretną godzinę i dzień i będzie premiera. I powiem wam szczerze, że jest mi przykro, że wbiłam te 100 tysięcy subskrypcji, bo mega dużo ludzi zaczęło do mnie pisać: gratuluję ci 100 tysięcy subskrypcji, a tak naprawdę rzadko kiedy do mnie napiszą tak od tak. Dowiedziałam się też, że ludzie, którzy się ze mnie śmiali, oglądają mój kanał, więc pozdrawiam. I nie jest to miłe uczucie, kiedy ludzie piszą do ciebie tylko i wyłącznie, kiedy czegoś chcą, oczekują bądź mają konkretny powód. Fajnie, że gratulowaliście mi 100 tysięcy subskrypcji. Nie mówię tutaj o jakichkolwiek widzach czy coś, bo widzowie piszą do mnie ciągle albo właśnie kiedy mają jakiś powód, więc to spoko, ale pisali do mnie też ludzie, z którymi kiedyś miałam kontakt, z którymi nadal mam kontakt, ale piszą do mnie tylko i wyłącznie, kiedy czegoś ode mnie oczekują. I no to trochę przykre jest. I sądzę, że na pewno to oglądają teraz. Nie wiem, czemu bawię się chusteczką, ale takie życie. Pytaliście się też mnie ostatnio, co sądzę o Psycho Couple, bo to jest najgorętszy temat ostatnich czasów.
Powiem wam, że mam to gdzieś. Ale skoro już chcieliście, żebym się wypowiedziała, to zrobiłam to na Instagramie. Zapraszam was na Instagrama, jest podane w opisie. Przyznam wam, że sama kiedyś do nich napisałam i mi odpisali. Wtedy, kiedy chcieli posłuchać historii innych, no to stwierdziłam, okej, spoko, oglądałam parę ich filmów, są spoko, no to do nich napiszę. Więc teraz tak, nie rozumiem zachowania Kamila. Może dla nich to są żarty, ale mnie jakoś nie bawią. A skoro chcę mieć laskę do rodzenia dzieci, no to niech sobie ma, co mnie to obchodzi. Tylko gdyby ktoś tak do mnie powiedział, na pewno bym się obraziła. Więc także nie rozumiem trochę jego dziewczyny, ale przecież dla nich to są żarty. Jedyne, co mnie denerwuje w tym kanale, to to, że wybijają się poprzez paletę pytań, gdzie znaczy nie wykorzystują, bo ludzie się do tego zgadzają, ale w palecie pytań uczestniczy bardzo dużo popularnych osób i tak naprawdę ich kanał zasłynął mniej więcej poprzez wybijanie się na innych. I moim zdaniem to jest trochę niefajne, no ale ich kanał na tym polega, więc nie macie się do czego przyczepić. Jeżeli ktoś będzie chciał ich oglądać, to będzie ich chciał oglądać, a jeżeli nie, no to nie wchodźcie w ogóle w ten kanał, tak samo jak nie chcecie mnie oglądać, to po co oglądacie? Zostawiacie łapki w dół i piszecie hejty. Tu się puknąć. Bardzo często też pytacie się mnie, co sądzę o innym youtuberze. To uwaga moi drodzy, w tym odcinku się wszystkiego dowiecie. Zaczniemy sobie od Tori, bo to też miałam ostatnio pytania. Ponieważ Tori skończyła z YouTube'em. Będę teraz się wypowiadała o youtuberach mysypy, bysypy. No to od zawsze nie rozumiałam fenomenu, dlaczego Tori ma tak dużo subskrypcji, nie montując filmów i uważałam, że jej filmy są nudne i nic nie wnoszą do czyjegoś życia. Tak samo jak moje, ale moje chociaż miały montaż. I od czasu do czasu były zabawne. Sama osoba Tori mnie irytowała, nie mam pojęcia dlaczego, ale jakoś nie wyzywałam jej ani nic z tym nie robiłam, tylko mówiłam, że nie przepadam za jej filmami i za jej osobą. Ale ostatnio Tori postanowiła wejść na mojego live'a i całkiem miło mi się z nią rozmawiało przez chwilę i nic do niej nie mam. Kolejna osoba, o którą bardzo dużo mnie pytacie, to Konek. Najbardziej irytująca seria na jego kanale moim zdaniem to Blockstar Planet Superszkoła. Był okres czasu, kiedy Konek nagrywał tak dziecinne filmy z tak dziecinnym głosem i tak były żenujące, że ja kiedy weszłam w ten film, to aż mi było niedobrze. Konek bardzo często lubi robić też clickbaity, za czym także nie przepadam. Jeżeli chodzi o osobę Konek, o osobę, a nie youtubera, to jak dobrze wiecie, byłam z nim i mieliśmy bardzo dużo sprzeczek, były też dobre chwile, a teraz mam go totalnie gdzieś. W sensie takim, że nie interesuje mnie to, czy go lubię, czy go nie lubię, czy coś robi, czy czegoś nie robi, więc przestańcie o nim pisać. Ale ogólnie co do Konka, to jakoś mi nie przeszkadza i czasami nawet z nim piszę. Następny youtuber, o którego bardzo często pytacie, to Glitch. Główne pytanie to, czy jesteśmy razem i nie. Przyjaźnię się z Glitchem, bardzo lubię filmy Glitcha, chociaż mało co oglądam Mr. Planet, ale uważam, że ma bardzo fajny montaż i jego filmy są całkiem śmieszne. Tak samo sądzę o Anecie Weronice, też jest bardzo fajną osobą, też ma dobry montaż i też lubię jej filmy. Następna osoba, o którą także pytacie, to Leśny. Teraz poleci na mnie hejt. Ale Leśnego lubię, ale drażni mnie troszeczkę to, że wybił się na Anecie. Może kiedyś doszedłby do takiego sukcesu, jaki ma teraz, ale i tak uważam, że został wybity przez Anetę Weronikę, tak samo w jakimś stopniu Konek został wypromowany przeze mnie. Teraz coś o dwóch braciach, czyli Mikalo oraz Błażej. To zacznę może od Błażeja. Błażeja nie oglądam, ale denerwuje mnie to, że został właśnie wypromowany przez Mikala w głównej mierze. I skoro nagrywa już jakiś film i niby ten film jest z twarzą, to jest chusteczka jak coś, to niech nagrywa to ze sobą samym, a nie niby jest ta kamerka, a na kamerce jest Mikalo. Przecież na kimś trzeba się wybić. Zapomniałam, sorry. Kolejna osoba to Mikalo właśnie. Nie pisałam nigdy z nim, tak żeby z nim pisać i się kolegować, ale coś o tym kanale powiedzieć mogę. Jedyna rzecz, która mnie irytuje w jego kanale, to jego głos. Naprawdę nie wiem czemu, ale jego głos jest tak denerwujący dla mnie. Jeszcze tak dziwnie mówi i ja praktycznie nic z tego nie mogę zrozumieć i nie mam pojęcia, jak ludzie go rozumieją. Jeżeli mam jeszcze wypowiedzieć się na temat jakiegoś youtubera, to dajcie znać poniżej w komentarzu. To może w następnym vlogowym filmie się wypowiem. A na razie to wszystko. Dziękuję wam za oglądanie i widzimy się już w poniedziałek o 18:30.